Halo, halo. Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z Kronik Myrtany. Tak wygląda moja postać. Mamy poziom 11. Tak wyglądają zadania. A my ruszamy dalej. No, jesteśmy przy naszym magu Patrasjanie, który nam pomógł w zadaniu związanym z Gambitem Królewskim. Proszę bardzo, jeszcze skórzany mieszek tutaj znaleźliśmy. Ruszamy dalej, no bo kolejne lokacje musimy w tym mieście jeszcze pozwiedzać. Tak, aby sprawić, że będziemy je znali już całe na wylot. Alice, kim ty jesteś? Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Okej, pokaż mi swoje towary. Wow, faktycznie masz dużo różności, amulety, no to super, fajnie wiedzieć, że coś takiego tutaj można znaleźć. Alice, no ale pogadać z nią nie można. Faktycznie podejść, okej, pogadać nie. Dobra, uruchamiam w razie co jeszcze telekinezę, no bo telekineza nam się zawsze przydaje. Dzięki temu też wiemy, czy czegoś przypadkiem nie omijamy. Dobra, tutaj kim ty jesteś, Wolce? Kolejny klient? Tego może potrzebujesz. Pogadać. Najpierw kradziesz mieszka, bo prosta, no to easy. Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabianiem narzędzi. Okuć do drzwi i krat. Obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać dalej, ale nie chcę cię zanudzać. Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim czeladnikiem były same problemy. Pokaż mi swoje towary. Wybierz sobie. Okej, ten z kolei ma bronie, pasy. No, pasy są fajne. Co słychać? Co słychać? Jest nieźle. Ale byłoby lepiej, gdyby gubernator ponownie otworzył szlak na północ. Żelazo z Glenwyr nie ma sobie równych. Pewnie tak. Przy okazji, ja parę skrzyń okradłem, no i tutaj pas skórzany mieszek to w ogóle otworzymy. 25 sztuk złota. Znalazłem kilka przepisów, jak widzicie, eliksir wzmacniania siły, pas siły znalazłem, a nawet mi się udało znaleźć pierścień, który już wam pokazuje, gdzie są pierścienie. Gdzie my to pierścienie? Dużo, strasznie dużo. Ten ekwipunek już rozbudowany. Noszę sobie pierścień mocy i znalazłem jeszcze pierścień drewnianej skóry. On był tutaj w magazynie, w wyższym mieście. Proszę bardzo, coś tutaj ciekawego jest? Nie. O, widzę, proszę, mleko. Eliksir zręczności, ale on jest na drzewie. Ciekawe, czy tam można się dostać. Dobra, na razie sobie slamsą mijamy. Idziemy sobie w tą stronę. Tutaj, o, to będziemy zwiedzać. To będziemy zwiedzać. Ryba, wszystko tutaj zgarniamy. Dziękuję bardzo. Tutaj jest kolejna ryba. No, tak te odcinki też trochę będą wyglądać. Jeśli sobie czegoś nie zbiorę poza nagraniem, no to oczywiście będę starał się zbierać to na nagraniu. Tak, żeby po prostu już potem nie pominąć niczego. Obywatel, obywatelka, strażnik, co to za chata? Nie masz tu czego szukać! Wynocha! Nie no, jesteś wcale się taki głupi, no nie jestem, wyglądasz. Po prostu nie wiedziałem. O, tu jest szurołap. Okej, okay. Tu będziemy pewnie tutaj dla niego ogarniać to zadanko. O, obudź się. Ogarniać to zadanko, w ogóle przeczytamy to, obudź się. Gdzie to jest ta kartka? Nowy, to jest referencja dla ona. No i gdzie ta jest? Obudź się. Powinniśmy mieć ze dwa takie pisma. Obudź się, proszę bardzo. I 50 ekspa. Dzień za dniem południowa zaraza toczy nasze miasto. To obcy, którzy nie rozumieją naszej wiary, kultury i tradycji. Ci z pozbawieni skrupułów, barbarzyńcy nie tak dawno mordowali naszych chłopców na froncie. Dzisiaj Morris bez zdania racji rozdaje im złoto, przydziela pracę i buduje chaty. Gdzie jest prawo? Gdzie jest sprawiedliwość? Tam, gdzie zawodzi władza, mieszkańcy muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Ja nie będę tego komentował, bo mi YouTube monetyzację wyłączy. To się bardzo dobrze odnosi do obecnych wydarzeń, więc pozwólcie, moi drodzy, że sobie tutaj komentarz akurat daruję. Dobra. Coś ciekawego tutaj jest? Ho! Wyglądasz mi na nowego w tym mieście.
Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota, ale jak będziesz sypiał w karczmach lub to na prawda. Ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? A ja na to, że mam kupić mieszkanie bez oglądania go? Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. Co zadanie, to zadanie. Dawaj ten papier. Dawaj ten papier. Wyśmienity wybór. Z pewnością nie pożałujesz. Dobrze, to gdzie jest to mieszkanie? Idź wzdłuż tej ulicy w stronę placu targowego w porcie. Gdy zejdziesz pierwszymi schodami, natychmiast skręć w lewo i przy straganie z rybami jeszcze raz w lewo. Mieszkanie nie jest zbyt duże, ale niezwykle przytulne. A jakie łóżko jest wygodne. Jeszcze raz gratuluję wspaniałego zakupu i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No ja też mam taką nadzieję, mój nowy dom. Gdzie to jest zadanko? Jak do tego doszło? Nie wiem, ale od pewnego marynarza w porcie udało mi się kupić akt własności oraz klucze do mieszkania w porcie. Aby do niego dojść, powinienem iść ulicą. Małe, przytulne, pięknie. Gdzie jest ten akt własności? To jest to. Okej, nawet przeczytać nie mogę. Mój dom, a nie mogę przeczytać. Robotnik, w ogóle tutaj jest pewna fajna sprawa, tylko klaps lock sobie włączę, żeby móc przejść się, bo proszę bardzo, jak widzicie, tutaj jest pewien eliksir, tylko trzeba tutaj dobrze... O, już prawie było. Dobrze zejść. Okej, mogę tutaj wejść? Wino, okej. Proszę bardzo. Ekstrakt leczniczy. Dziękuję. No i proszę bardzo. Można. Tak, to trzeba właśnie ogarniać. Nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Czasem trzeba troszkę się nachodzić, ale proszę bardzo. Fajne tej rzeczy można znaleźć. Tutaj coś ciekawego jest? Wino, dobra. Ale w tędy nie przejdziemy. Tu jest coś ciekawego? Tu jest coś ciekawego. Okej, okay, czyli to jest takie zejście. Skórzany, o jocie, skórzany mieszek. Ło panie, kto to panu tak wrzucił to? Czy... Chłopcze, odkryj mroczne tajemnice. Kobieto, nie takie sprawy mam teraz na głowie. Muszę do tego mieszka jakoś dostać. Ej. Dobra, ej. Bo tu Marvin chyba nie będziemy chodzić. Tu nie. Tędy nie. Jednak chodźmy naokoło. Zaraz ten mieszek będzie w naszych rękach. Spokojnie. No, nie jest takie proste jak myślałem, ale jakoś damy radę. Obywatelka. Handlarz. Coś ciekawego? Pokaż swoje towary. Pokaż mi. Zwykły handlarz. Jeśli któryś będzie miał jabłka, no to będę pewnie i tak kupował. Robotnik. Znaczy się, gdzie idziemy? Ej, bo my mamy zadanie. Zaprowadź mnie. Zaprowadź mnie do gildii kupieckiej. No to w drogę. No i proszę bardzo, ziomek, klaps lockiem, może będziemy chodzić, no bo on za szybki to nie jest. Ale widzę, że tutaj, proszę bardzo, znaleźliśmy tego jegomościa. O którym tyle nam mówiono przy właśnie gildii kupieckiej, że taki jeden chodzi i się zatacza. No po prostu jak zombie ma tryb chodzenia, nie? Jak zombie. Czy on tu jest taki... Mamy to zadanie? Ten facet faktycznie jest pijany, mogę wracać do Tmana, przewodnik pewnie nawet nie zauważy, że mnie zgubił.
No, chyba tak. Aczkolwiek może zobaczymy, na ile tutaj daleko jesteśmy w stanie z nim zajść. Przewrócisz się w ogóle, czy jednak będziesz w stanie iść? Posłuchał niewłaściwych ludzi. No ale idzie dobrze. I pracuje niemal przez cały dzień. Ale jak on na spacerku wyprzedza mnie. Jak sobie z tym radzisz? No chodź, ziomek. Ja mam to, wiecie co, troszkę... No nieźle, przewodnik po prostu położył się na ziemi i zasnął. Pora wracać do Tmana. Tutaj zadziałał chyba jakiś czar, ale widzicie, 250 expa jeszcze dostaliśmy, więc... Więc warto było faktycznie zaczekać ciut, dosłownie ciut i przechodząc się z nim, no i proszę bardzo, pięknie to wyszło. Ja wiem, gdzie jest Gildia Kupiecka. Ja już teraz naprawdę dosyć dobrze ogarniam całe miasto, więc to też mi dużo daje, takie powolne przeszukiwanie lokacja po lokacji, jakby wszystkiego. Dzięki czemu teraz no nie potrzebuję aż map, bo jestem naprawdę dobrze obcykany. Słuchajcie, co następuje. Zdobywam expa, bo wykonuję zadania. Kurde, nie zrymowałem. A chciałem tak zrymować. Dobra, Otman. Ej, ty. Słuchaj, jest sprawa. Wiem, który z twoich pracowników pije w czasie pracy. 700 nie podał mi swojego imienia, ale to ten, który przez większość dnia stoi przy zejściu na plac rybny. Tak myślałem. Powiedz mi, czy był w stanie doprowadzić cię na miejsce w rozsądnym tempie? Nie, facet ledwo stał na nogach. Rozumiem. Teraz tylko spisz mi swoje zeznania na piśmie i mamy to z głowy. Marvin, czytałeś. Świetnie. Lorenzo będzie musiał mi wypłacić niezłe odszkodowanie. Mam tu dla ciebie mały upominek w ramach nagrody. Tę błyskotkę mam jeszcze z ojczyzny. Pierścień południowca. O, ciekawe. Co to za pierścionek? To jest ten. Premia do zręczności plus 3. O. To wolę ten. Pięknie, dziękuję bardzo. A my się spotkamy tam, skąd wzięliśmy tego pijanego przewodnika. No i znowu jesteśmy tutaj na miejscu. Proszę bardzo, robotnicy sobie budują chatę. My naprawdę chyba tam nie wskoczymy. Chociaż może tutaj, tędy. Może się uda. Nie, bo tu jest wyjście, moi drodzy, chyba... nigdzie tak naprawdę, tutaj nic się nie dzieje. Nie ma szans, jednak nie ma szans po ten mieszek. Po ten mieszek ja już wiem, jak tam trzeba będzie wskoczyć. Tam gdzie trzeba wskoczyć od tamtej strony, bo inaczej tutaj chyba nie wskoczymy. Chyba, że jeszcze jakoś tędy. Tak jest, tutaj się udało. A tutaj się uda? Stary, w górę musiałbyś... Nie. Chyba się tędy nie uda. Dobra, nie ma co próbować też, bez przesady, żebym tutaj wszystko próbował. Tutaj coś jest ciekawego? A, to ty, handlarzu. Okej, czyli wiemy, że tutaj jest tak niewykorzystane miejsce. Tutaj coś jest, ktoś pracuje. Obywatel. Co ty tam robisz? No nic, myślałam, że ty stolarzem jesteś albo coś. Gościu, weź się uspokój. Mój nowy dom? Dostałem wpis. Jestem w miejscu, które opisał marynarz. Jedyny dom, jaki tutaj widzę, to szkielet konstrukcji. Mam nadzieję, że nie wpakowałem się w jakąś długoterminową inwestycję. Może zapytam handlarza w okolicy. Zaraz zapytam. Osiłek? Tu coś ciekawego jest? Może być? Nie ma nic? Nie ma nic? Nie ma nic, nic, nic. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. A już myślałem, że coś mi powiesz. Pięknie, piękne ostrze masz. No, szacun stary, piękne, piękne cudo. Robotnik. Tutaj coś jest? Ktoś coś? Halo? Nic. Magazyny jakieś. Tutaj.
Skóra wilka. To zaraz tutaj wrócimy. Najważniejsze to po prostu sprawdzić te zaułki, żeby tutaj nic nie było. Ja i tak tutaj wrócę po nagraniu, żeby jeszcze przeszukiwać ten teren jak najdokładniej. Tymczasem zejdźmy tutaj do handlarza, bo kto wie, może tutaj coś nie powie. Południowiec, południowiec, sami południowcy. Okej. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Chatę budują, chyba mi chatę budują. Handlarz, Kaleb. Ej, ty. O. Klient nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Klient nasz pan. Zakupiłem od jednego z marynarzy mieszkanie w tej okolicy, ale nie mogę nigdzie go znaleźć. Oto akt własności. Ten świstek wygląda jak spisany na kolanie przez średnio rozgarniętego gońca. Oprócz mojego domu oraz tego, który jest w trakcie budowy, nie ma tu nic. Zaraz, zaraz. Marynarz? Dobra, chyba wiem, co udało ci się zakupić. Chodź za mną, wskażę ci twoje nowe, wspaniałe mieszkanie. Już się, kurde, nie mogę doczekać. Żart. Z przyjemnością witam w naszej dzielnicy nowego sąsiada. Chyba sobie żartujesz. Ale gdzież bym śmiał? Twój kolega marynarz musiał sobie z ciebie zażartować. Gnił w tej norze przez dobrych kilka tygodni i w końcu znalazł sobie... Naiwniaka. Kogoś o podobnym guście architektonicznym. Jak ładnie powiedziane. Co by nie mówić, łóżko wygląda na całkiem wygodne, a i widok wspaniały. Radzę uważać jednak na szczury. W porcie całkiem sporo się ich kręci, zwłaszcza w nocy. Super, ale przynajmniej 700 expa mamy. Mogę się domyślić, mieszkanie, które zakupiłem, to śmierdząca nora pod schodami. Przynajmniej mam gdzie spać. No i tak miałem gdzie spać, bo chodziłem po mieszkaniach i tam kimałem, więc i tak miałem. No cóż, wspaniałe mieszkanie. Moja reakcja była taka sama. Tu robotnicy, sami robotnicy. Szkoda, że ta długoterminowa inwestycja mogłaby być fajna. Mogłoby być tak z urządzaniem domu jakimś, nie wiem, cokolwiek. Tu nic nie ma, no nic nie ma. Kurde, aż myślałem, że będzie. No takie tutaj mieszki powinny być pochowane, ale ja tam wejdę, znajdę sposób i jeszcze tam wrócimy po ten mieszek. O to możecie być spokojni, moi drodzy. Dobra. Kaleb. Witam sąsiada. Oj, witaj, witaj. Jak leci? Jak leci? Tragedii nie ma. Mam na... Pohandlujmy. Pokaż towary, szczypce kraba, okej, okay, lody jakieś, no dobra, trzeba będzie na to uważać. Nic tutaj nie ma, nic po prostu, nic nie ma, jak mordę strzeli, no to lecimy wybrzeżem, no bo co nam pozostało? Nic tutaj ciekawego nie ma. O, Varin, kim ty jesteś, Varin? Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. O, jaki masz głos. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie. Nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my. Mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Na razie nie. Jak się... Jest coraz gorzej. Okej, okay, nie narzekaj, bo wiesz, nie ma co narzekać, no zawsze może być gorzej, skóra wilka, proszę bardzo, ja szukam pozytywów w tym brudnym świecie, skóra wilka moja. Winko też moje. Coś ciekawego jeszcze tu jest? Tu nie ma nic. Tu zobaczmy, czy coś będzie. Tam widzę, górą się można będzie przejść. Się pewnie przejdziemy. Ale chodźmy tak naokoło. Najpierw tędy. Tu widzę młotek. Coś jeszcze ciekawego. Kowala widzę.
Robotnik, obywatel. Obywatel z kowalem. Tu sobie coś z nim nie pogadamy. Okej. Okay. Tu tam złoto widzę. Okej, okay, super. Tu jest złoto, tutaj było złoto. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. Tam złoto było. Czemu nie można się zbliżać do skrzyni, co? Rogowa muszla, otwierana muszla, zaraz tam zejdziemy. Tu nic naprawdę nie ma? Człowiek chodzi, szuka. Hej, mam dużo spraw na Daj mi spokój, no, daj mi spokój, przecież ja nie... O, Rud, kim ty jesteś, Rud? Prosta, no to kradniemy. I dlaczego nie pracujesz? Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne. Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Nikt. Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób. Po prostu złamałem i tyle. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami. Parszywcy łamiący prawa natury. Ot, co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody? Wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Co mam zrobić? Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu? Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu. Na starość będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Wykorzystuję. Wykorzystuję, uwierz mi. Naprawdę. Sobie po prostu tak nie latam od tak. I nic nie robić. Ja latam w konkret... O! Wino z krain północnych. Ale tam nie wolno wejść. Dobra, da się tutaj przeskoczyć? O, da się. Da się. Da się. Dało się. Robotnicy sami. Sami robotnicy. No to chodźmy na tą plażę, jak już tutaj jesteśmy, no to musimy zwiedzić plażę, prawda? Jean. No, pięknie. Otwierana muszla. No trzeba te muszle zbierać, no bo mam w sumie zadanko ze znalezieniem pereł, więc mam nadzieję, że one są w muszlach, nie? Stara moneta. Ale i otwierana muszla. Kufer, ale ja muszę się podszkolić w otwieraniu zamków, bo naprawdę w tej chwili bardzo dużo będę tracił wytrychów, próbując je otwierać. Mam za mało przede wszystkim omotek. Mam za mało przede wszystkim tutaj zręczności, no i też za niskie umiejętności po prostu otwierania muszel. Po prostu otwierania zamków. Coś jeszcze tutaj? Jeszcze jedna rogowa muszla. Zaraz po tą starą monetę pójdziemy.
Tylko sobie pogadajmy. Kim ty jesteś? Ej, przewoźnik. Ty. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Za parę monet pozwolę ci władować się na moją łódkę. A następnie popłyniemy... Ludzie coraz rzadziej korzystają... Drogo jest 10 sztuk złota. Za 5. To może, chociaż rozumiem, przewodnicy latają za 5. No to nie możesz za 5. Stara moneta. Dziękuję bardzo. Zaraz tam wrócimy, wejdziemy jeszcze tam na górę. Ale tutaj mnie interesuje, czy na ten statek można wleść? Czy to będzie faux pas? Marynarz. Jak się nie świeci na żółto, można brać. Pierścień zdolności i złoto. Naprawdę, niektóre rzeczy są nieźle pokrywane. Więc piracki kordelas. Oja. Rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Wszystko jest możliwe. Cudowna broń. Piękna broń. No i teraz jest moja. 60 zręczności. No, 32 punkty za mało. Co z tego wyniknie? Namalowane drzwi. Też namalowane. Oszusty. Wszędzie oszuści. Namalowane drzwi. Ale ten pierścień zdolności brzmi nieźle. Naprawdę brzmi nieźle. Chyba trzeba będzie w to pójść. Tutaj wszystko. Pierścień zdolności. Gdzie go postawili? Na tym statku, ale ty tutaj jeszcze była moneta. Jest i złoto. Daje 3 sztuki. Obywatel, robotnik. No, ciekawe jak to wskoczyć teraz, co? Ktoś z was, chłopaki, tutaj jest do gadania chętny? Nikt nie jest chętny, tak? Obywatel. Robotnik. Zaraz znajdziemy sposób. Tylko jeszcze tutaj sprawdzić, czy to wszystko... Wszystko, co mogłem tutaj opędzlować, to pędzlowałem. Dziwnie stoisz. Podejrzanie stoisz. Dobra. To teraz... Jak wejść? Tam. Dlatego to jest pierścień zdolności. No bo to nie jest wcale łatwe. Ale dobra, wiemy gdzie jest. Pierścień zdolności plus eliksir zręczności plus no... Jest kilka rzeczy, które będą trudne do zdobycia, ale ja się nie poddam i my to zrobimy. My to zrobimy, natomiast nie będę tracił to czasu na nagraniu. Jak ogarnę jak to zrobić, po prostu wrzucę do kolejnego odcinka te informacje. No i tyle, tak mi się wydaje, że to będzie dosyć lepsiejsze. Sprzedawca ryb. Chcę kupić rybę. Chcę kupić. Bardzo proszę. Okej. Można kupić od ciebie ryby, ale ja chciałbym jeszcze tutaj zwędzić parę rzeczy. Miło, że w ogóle tutaj się nie interesujecie. Ktoś was okrada, wy to macie w nosie. Pięknie. Jeszcze się przejdziemy w następnym materiale też dookoła tego wybrzeża, no bo tam ten pomost został. Jeśli coś ciekawego będzie, no to oczywiście warto by było się przejść, nie? Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że też tak myślicie. No i po tych statkach chyba się przejdziemy, no bo kurde. Nie zasłużył na coś takiego. Najemnik, obywatel, pracownik dźwigu. Ktoś tutaj coś?
Pochodnia. Południowiec, obywatel. Też obywatel. O złoto. Takie odcinki spokojne na razie, bym powiedział, ale musimy to przejść, musimy przejść te pierwsze niedogodności, żeby potem było lepiej. Przewodnik. Robotnik. Dobra, to jest druga część wybrzeża. Obywatel. Tyś jest przewoźnik. A ten statek? Na tamtym był Cordelas. To może i na tym coś będzie ciekawego. No wejdźmy jeszcze na ten statek. Sprawdźmy to. Dobra, tutaj nie ma nic. Czasem coś się kryje po skrzyniach. Nic nie ma? No jestem ciekaw. Na tamte statki czy da się wejść? One stoją po prostu tak dla ozdoby. Naprawdę to trzeba prześledzić. Srebrny puchar wino. Co to kurde jest za miejscuwa? Takie rzeczy. Tam przejdziemy. Spokojnie. Jean. Zaraz tam pójdziemy. Najpierw w tą stronę. Okej. Okay. Tutaj jest dobra, to siedziba naszej drogiej pomocniczki tutaj, z którym mieliśmy się spotkać z naszym wujkiem. O! Skórzany mieszek. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Czemu nie mogę go dostać? Kto to opowiada takie rzeczy? No i zgarnąłem. Uważaj inaczej. Proszę bardzo, skórzany mieszek, 25 sztuk złota. Mamy to. No dzisiejszy odcinek był taki, że przynajmniej udało się wykonać jakieś zadanko. To jest tyle dobrego. Helga. Dobra. To z ofertą, no to innym razem. Ktoś tutaj ciekawy? Arnold. Kradzież dość prosta. Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Nie przeszkadzajcie. Anim. Coś z nimi będzie pewnie jakieś zadanie. Michael też? Sama kradzież prosta. Prawus? A ty prawus co? Dobrze, że nie lewus, hehe. Wiecie, lewus, G1. Cześć, co tu rob? Piję pieszczyny, bo nic innego. Tylko co cię to obchodzi? Może postaw. Cóż, chętnie sobie jeszcze. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, że... Postaram się znaleźć coś takiego. Co? Zamiast ględzić mi na... Byle szybko. Okej, okay, prawóz nie jest zbyt miły. Ty. Ale widzę, cię to nie interesuje. O, zupa z pokrzyw. Winko. Gin. Czyli w karcie można zgarniać wszystko. Dziękuję bardzo. Miło taką informację mieć. Jeszcze piwka. No to zgarniemy tutaj przede wszystkim wszystko. No i moi drodzy, za dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Trochę sobie pochodziliśmy, trochę zadań jednak wykonaliśmy. Dwa zadania, nowy dom i pijany przewodnik. Jeśli materiał wam się podoba, pamiętajcie zostawić łapkę pod odcinkiem, subskrybować kanał. No i miły komentarz też nie zawadzi. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.